Dzień dobry, kochani. Witam Was na moim kanale, tu Aneta w Belgii i zapraszam Was na mój kanał. Ja mieszkam tutaj już prawie 2 lata i pokazuję różnice między Polską a Belgią. Pokazuję również sklepy, ogólne takie życie, co zauważyłam, różne informacje, z którymi mogę się z Wami podzielić. Jeżeli jesteście ciekawi, oczywiście zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Zapraszam do oglądania. Również jeżeli chcesz, możesz zobaczyć moje poprzednie filmiki. Gdzie dzisiaj idziemy? Nad morze. Tak, my sobie przyjechaliśmy nad morze, ponieważ jeszcze są wakacje. Ostatnio było chłodno, ale dzisiaj jest, rozpogodziło się i jest ładnie. Wydmy takie zabezpieczone są. Także fajnie. No jak to plaża? To nie czujesz. Na plaży piasek musi być w butach, co nie? O, widać morze. Widać morze, chyba jest odpływ. Powiedzcie, jest odpływ czy przypływ? Jak mówicie, jest odpływ czy przypływ, co? Przypływ. Odpływ. Chyba odpływ jednak. Teraz zobaczcie, tak jak tutaj widzicie, tu, to jak jest przypływ, to jest wszystko zalane. A teraz jest odpływ. Jest, widzicie. I jest po prostu woda daleko. Ile muszelek, nie? Zobaczcie. Aż tak skrzypi fajnie. Możemy je rozdeptać wszystkie. Podepczemy je wszystkie. Tak robi właśnie przypływ i odpływ. Jeszcze prosto przed siebie idziemy. Wow, brawo! Jupi! Super! Powiem Wam, że dzisiaj jest naprawdę przyjemnie, bo prawie w ogóle nie wieje, jest bardzo spokojnie, także fajnie. No i tak przed chwilą widzieliśmy właśnie lesbijki widzieliśmy przed chwilą. Właśnie widzicie, Belgia jest do tego tolerancyjna, że akceptuje takie związki typu dziewczyna z dziewczyną, chłopak z chłopakiem. Ja nie mam nic przeciwko, akceptuję również to, bo inaczej by mnie nie było tutaj, gdybym tego nie akceptowała. Wedle mnie mogą sobie robić co chcą, mogą sobie nawet takiego przysłowiowego kija w de włożyć, ale... Ale kiedy już dochodzi do tego, że na przykład zaczynają adoptować dzieci, no to mnie już się trochę to nie widzi. I mówię to otwarcie i krytyki się nie boję, dlatego że ja myślę, że no tak wiecie, no tak mogą być ze sobą, mogą się kochać, różne rzeczy robić, ale już jeżeli chodzi o wychowanie dziecka, to to nie jest w porządku, żeby dwie mamy wychowywały, czy dwóch tatusiów. Ja wiem, że oni mogą wychować wspaniale to dziecko, jeszcze lepiej niż jak jest związek kobiety i mężczyzny. To jest fakt, ale wydaje mi się, że jednak ten przykład dziecko powinno czerpać z obu stron płci, a nie tylko z jednej. Taki jest mój pogląd. Wiem, że mogę spotkać tutaj się z krytyką, ale ja się tego osobiście nie boję. Nikogo nie obrażam. Nikogo nie obrażam, toleruję to. Natomiast to jest po prostu tylko moje zdanie, co ja o tym sądzę i mówię otwarcie. Nam tutaj w Belgii tak zdarzyło się, że mieszkaliśmy naprzeciwko pary homoseksualnej. Były to dwie dziewczyny i powiem Wam, co nas tutaj takiego spotkało. Na początku mieszkaliśmy w apartamencie i na dole, na samym parterze. No i w sumie ja Wam powiem tak, że my na dole nie mieliśmy firan. Dlatego, że no my przyjechaliśmy, dopiero się dorabialiśmy. Ja ogólnie w Polsce mam firany, ale to są całkowicie innego rozmiaru, by nie pasowały. Naprzeciwko nas mieszkała taka para właśnie lesbijek. I powiem Wam, co nam się przytrafiło.
od ulicy był pokój akurat mojej córki. No i przyszedł jeden taki dzień, że naprzeciwko naszego domu można było zaparkować samochód. I właśnie te dziewczyny właśnie parkowały ten samochód. I jak zaparkowały, to one specjalnie, kiedy moja córka się patrzyła, to sobie zaczęły dawać buzi w usta. No i córka mnie zawołała, mówi: mama, zobacz, co one robią, nie? No i ja powiem wam, że ja po prostu mojemu dziecku zaczęłam tłumaczyć, o co chodzi. Że tutaj jest akceptowane w tym kraju, że mogą tak właśnie dziewczyna z dziewczyną sobie zakładać związek. No i po prostu się przytulają i dają sobie buzi. Zaczęłam po prostu tłumaczyć, bo moja córka ma teraz aktualnie 11 lat. No ale wiecie, u mnie nie ma takiego czegoś, żebym ja robiła jakieś tajemnice. Wiadomo, że jeżeli są jakieś sprawy takie bardziej drastyczne, to mogę to wytłumaczyć, ale w łagodny po prostu sposób. U nas nie ma tabu, podchodzę do wszystkich tematów bardziej tak, no żeby mówić, tylko w łagodny sposób, delikatnie, ale moim zdaniem u nas nie ma żadnych tam tajemnic i właśnie w taki sposób przekazuję moim dzieciom życie, takie jak naprawdę się składa, a nie, że tam bocian na przykład przyniósł dziecko, nie? Teraz w nowym domu, w nowej miejscowości, co mieszkamy, również mieszka naprzeciwko nas para homoseksualna, są to dwie dziewczyny i właśnie mają dziecko. Co ja zauważyłam takiego, że w tych parach homoseksualnych, jak przeważnie to wygląda. Zauważyłam jedną taką rzecz właśnie, że przeważnie, jeżeli jest to związek dziewczyn, to jedna dziewczyna ma długie włosy, a druga ma po prostu krótkie, jest na chłopca ścięta. Więc i to zauważyłam już drugi właśnie raz. Nie wiem, czy one chcą jakąś rolę odgrywać, czy co, a mimo tego chcą przebywać za sobą. Nie wiem, jakie to ma znaczenie. Natomiast takie coś spotkałam, że jedna ma długie włosy, a druga ma naprawdę na chłopca ścięte. No i tak to właśnie wygląda tutaj, kochani. I zobaczcie, jaka ogromna jest ta plaża. Taka fajna, duża. No tutaj widzimy właśnie, był odpływ i są pozostałości wody. Duża. No tutaj na pewno super, bo tu jest na pewno ciepła woda. Ryba! Jest ryba? Ojej! Widzę małego krapa! Gdzie? Tutaj. No faktycznie coś tam jest. Idziecie? W końcu jeszcze są wakacje, trzeba czas wykorzystać. Tam jedzie policja sobie. Ale idzie fala. A ja stoję tutaj. Ogólnie tutaj w Belgii jest morze słone. Ratownicy właśnie teraz wypłynęli w teren popatrzeć, co jak ogólnie mają tam po skutkach. I po skutkach tam się siada i sobie obserwują, czy ktoś potrzebuje pomocy. Nie wiem, jakieś glony takie pływają tutaj sobie. A my teraz kierujemy się właśnie tam i tam zostawiłam swoje rzeczy. Kiedyś tutaj przyjechałam też tylko z dziećmi, dlatego że no mąż po prostu nie mógł i po prostu zostawiliśmy tak daleko rzeczy.
a dzieci do mnie, mama, a jak nas okradną? I w sumie to był mój pierwszy raz i bałam się również, że też nam coś tam cofną, no bo jednak tu są ludzie, nikogo nie ma, żeby ktoś mi przypilnował te rzeczy, ale powiem wam, że jak wróciłam, tak, tutaj ciepła woda. Powiem wam, że jak wróciłam, to wszystko było na swoim miejscu, także myślę, że tutaj nie kradną. Zaraz pójdziemy i zobaczymy, czy są te moje rzeczy. No tam mam w sumie portfel, kluczyki od samochodu. Ogólnie myślę, że tutaj nie kradną. Nawet zdarzyło nam się nieraz nie zamknąć domu. Po prostu nam się zapomniało i nic się nie wydarzyło. Taki akcent polski, czyli parawany, również są parasolki. Także no, jest trochę akcentu polskiego. Ale nie za dużo, jak widzicie. Ja już tutaj widzę swoje rzeczy. No, także widzicie, o, plecak jest, wszystko jest i pasuje. Widzicie, morze jest słone. W sumie bardzo ładnie wygląda, moim zdaniem. Jeżeli chcecie tutaj się przeprowadzić, zamieszkać, to polecam jak najbardziej. Belgia ma taki plus do siebie, że właśnie wszędzie jest blisko. Do morza, do lasów, takich tych bardziej zielonych, to by trzeba było jechać na południe, ale są. Blisko do Brukseli, z każdej strony, także fajnie. Patrzcie, jakiego ja tutaj mam śniegu. Nie wiem, czy to widać. O, w słońcu będzie widać, widzicie? Wczoraj tak się śpieszyłam w sklepie, że się uderzyła, kurczę. No i została mi pamiątka. A co jest tutaj właśnie fajne też, to bardzo mi się podoba, że można przyjść sobie z pieskiem. Wiadomo, są oczywiście tereny do tego przeznaczone, natomiast w większości tutaj plaż można przyjść sobie z pieskiem, żeby piesek sobie pobiegał. Ja tam akurat nic nie mam przeciwko temu też. Moim zdaniem jest to fajne, jeżeli można sobie przyjść z pieskiem, pobiegać. Wiadomo, że można posprzątać, jeżeli zrobi sobie tą drugą sprawę, nie? No, gdzie masz? Tutaj są zabawki. Chcesz się bawić? Proszę bardzo, będziesz się bawił, to proszę bardzo. Otwórz oczy. Jak tam? Patrzcie, jak fajnie zaznaczyli, że tutaj po prawej stronie idą ludzie, a tutaj, gdzie jest ten krawężnik, jeżdżą sobie hulajnogi, różne rowery. Także fajny taki przedział jest właśnie krawężnikiem. Super. Tutaj mieliśmy okazję zobaczyć, jak fajnie ludzie spędzają czas nad morzem. Akurat odbywał się koncert, ale muzykę musiałam wyciszyć, żeby nie dostać praw autorskich. I tutaj za mną jest taka fajna ośmiornica, atrakcja dla dzieci. No i tak, kochani, my czekamy sobie za zachodem słońca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy uda się uchwycić ten cały widoczek. Widzicie, już jeszcze trochę i będzie
zachód słońca. Tak spędziliśmy cudownie cały dzień. Praktycznie zaraz po mojej pracy postanowiłam wziąć dzieci i przyjechaliśmy sobie nad morze, dlatego że ostatnio były takie kiepskie dni, padało, wiało, było dość naprawdę chłodno, że jak na sierpień, moim zdaniem długo nie pamiętam tak zimnego sierpnia. Także za chwilę Wam pokażę ten cały piękny tutaj zachód słońca i oczywiście zapraszamy do Belgii, jeżeli będziecie mieli ochotę tutaj zamieszkać lub też na wakacje. Macie okazję podziwiać razem ze mną ten piękny zachód słońca. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał. Zobaczycie jeszcze wiele ciekawych rzeczy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i życzę ciepłych dni.